Zapytano nas, czy punkty na poniższym wykresie przedstawiają funkcję. Aby punkty przedstawiały funkcję, każdemu x może być przyporządkowana tylko jedna wartość. Jeśli spojrzymy tutaj, zauważymy, że przedstawiono tutaj punkt minus 13, a więc jest to punkt minus 13. Zatem jeśli przyjmiemy, że to jest nasza oś X, a to jest nasza oś F od X i tylko zakładamy, że jest to funkcja, bo w tej chwili jeszcze nie możemy tego być pewni. Ten punkt tutaj mówi nam, że jeżeli podstawimy minus 1 do naszej funkcji, to znaczy do tego, co może jest funkcją, a może jest relacją, to otrzymamy 3, więc f od minus 1 równa się 3. Póki co może to być funkcja. Dajecie mi minus 1, a ja przyporządkowuję do tego 3. Idąc dalej, jeżeli x równa się 2, to przyporządkowujemy mu wartość minus 2. Oto punkt 2 minus 2. I to w dalszym ciągu jest zgodne z definicją funkcji. Jeśli dasz mi dwójkę, ja przyporządkowuję jej wartość minus 2. Wydaje się to w porządku. Sprawdźmy kolejną wartość, tę podaną tutaj. To jest punkt 3, 2. Więc po raz kolejny, jeśli podstawisz 3 do mojej funkcji, wtedy ja przyporządkowuję mu wartość 2. Całkiem sensowne. Póki co nie ma powodów, dla których te punkty nie przedstawiałyby wykresu funkcji. Ale co będzie, jeśli podstawimy 4 do funkcji. Wezmę teraz kolor fioletowy. Co się dzieje, jeśli podstawiam 4 do mojej funkcji? Tutaj jest 4. W zasadzie według tych punktów istnieją dwa punkty, które przyporządkowane są do czwórki. Mogę go przyporządkować do punktu 4. Tutaj jest 5. 4, 5. Więc znaczy to, że jeśli dasz mi czwórkę, ja przyporządkuję jej wartość 5. Ale z wykresu wynika także, że jeżeli dasz mi czwórkę, ja mogę przyporządkować jej również wartość minus 1, ponieważ to jest punkt 4 minus 1. Zatem to nie jest funkcja. Nie może być to funkcja, jeżeli którejś współrzędnej x można przyporządkować dwie różne wartości. I widać to tutaj. Najprościej można to zrobić w ten sposób. Dla jednej wartości mam dwa punkty, które pozostają z nią w relacji. Zatem to nie może być funkcja. To nie jest funkcja. Dodam jeszcze wykrzyknik.